28 listopada wspominamy błogosławionego Ludwika Campos Goric, męczennika. Ludwik urodził się w hiszpańskiej Walencji 30 czerwca 1905 roku. Szkołę podstawową i średnią ukończył w szkołach jezuickich. Studiował filozofię, literaturę i prawo. Jednocześnie intensywnie angażował się w działalność sodalicji mariańskiej i akcji katolickiej. W 1930 roku rozpoczął pracę zawodową jako prawnik. W wieku 28 lat założył rodzinę, a dwa lata później przyszła na świat jego córka. Wraz z rodziną Ludwik zamieszkał w Madrycie i oprócz pracy zawodowej cały czas aktywnie angażował się w działalność akcji katolickiej. Niestety w 1936 roku, po 3 latach małżeństwa, został wdowcem. Z córką powrócił do Walencji, gdzie rozpoczynała się już hiszpańska wojna domowa. W czasie aresztowania milicjanci pytali go, czy był działaczem akcji katolickiej i czy organizował kongres katolicki w Madrycie. Potwierdzenie ze strony Ludwika było równoznaczne z wyrokiem śmierci. Zginął za wiarę 28 listopada 1936 roku w wieku 31 lat. Umierał z różańcem w rękach i modlitwą za prześladowców kościoła na ustach. Ludwik Campos Goric został beatyfikowany 11 marca 2001 roku przez papieża świętego Jana Pawła II. Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, z Twoją pomocą błogosławiony Ludwik aż do śmierci walczył w obronie wiary. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy z miłości ku Tobie znosili wszelkie przeciwności i ze wszystkich sił dążyli do Ciebie, bo Ty jesteś prawdziwym życiem. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.